Cześć, witajcie na kanale Miałem Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole 18-woltowy akumulatorowy odkurzacz marki Stanley z serii V20. Zapraszam. Konkretny model tego odkurzacza to SFMCV002 i on występuje gdzieś tam w kilku odmianach po tym 002, ale generalnie one są wszystkie bardzo zbliżone do siebie, więc będziemy się posługiwać tym głównym modelem. Odkurzacz jest zasilany 18-woltowym akumulatorem Stanleyowym z serii V20. Jeśli zakupicie taki zestaw, to otrzymacie dokładnie to, co widzicie w tej chwili. Niestety, ale karton od niego gdzieś przepiłem, nie mam go. Odkurzacz jest już ze mną od jakiegoś czasu i powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolony. Forma tak zwana skrzynkowa, tak się na to mówi, ponieważ jest bardzo zbliżona do tych klasycznych skrzynek narzędziowych. Niestety nie jest spinana z żadnym, że tak powiem, znanym systemem, a szkoda, bo to by było im plus tego rozwiązania. Kupujecie zestaw tak zwany GOLAS, czyli nie macie ani ładowarki, ani akumulatora, tylko dokładnie to, co widzicie. Producent deklaruje, że jest to 300-watowy silnik, pojemność zbiornika to 7,5 litra. Waga jest oczywiście zależna od zastosowanego akumulatora, natomiast sam goły w takiej formie jak w tej chwili waży 3,3 kg. Zaczniemy od tego, co dostaniecie w zestawie. W zestawie dostaniecie rurę. Rurę dokładnie taką. I producent deklaruje, że ona się rozciąga do 2,4 metra. No rzeczywiście rozciąga się dość mocno, natomiast czy to jest rzeczywiście 2,4 metra, nigdy tego nie mierzyłem. Jeżeli chodzi o zakładanie naszej rury, to mamy tutaj w niej takie wypusty. Musimy włożyć, przekręcić i dopiero ona siedzi. Tutaj mamy miejsce takie wytłoczenia zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, które umożliwiają nam odłożenie tej rury i w ten sposób możemy ją transportować, w ten sposób możemy ją także przechowywać. W zestawie oczywiście oprócz samej tej wcześniej wspomnianej rury, której się w tej chwili pozbędziemy, mamy sprytnie ukrytą w rączce ssawkę szczelinową, którą po prostu wkładamy, wyciągamy. Fajnie, bo jest zawsze pod ręką i nigdy nam się gdzieś tam nie zgubi. Z przodu mamy zwykłą, standardową ssawkę, też sprytnie ukrytą i jak widzicie, pasuje to naprawdę świetnie. Włącznik mamy u góry tutaj przy rączce, co też jest fajne, bo w momencie, w którym idziemy i próbujemy gdzieś tam coś zrobić, to mamy go pod ręką. Mógłby być nieco większy, ale jest zabezpieczony, także gdzieś tam woda mu nie straszna. Jeżeli chodzi o pracę samego naszego urządzenia, to możemy nim pracować zarówno na mokro, jak i na sucho. Producent deklaruje, żeby używać akumulatorów 2 amperogodzinnych i 4 amperogodzinnych. Mamy tutaj również wyjście naszego powietrza, które znajduje się w tym miejscu i w tym momencie możemy nasz odkurzacz przekształcić w dmuchawę. Nie czyściłem filtra, żeby nie było po prostu, że jest on idealnie wyczyszczony i będzie gdzieś tam super pracował. Zapięcia mamy z obu stron, odpinamy, podnosimy. Jak widzicie, odkurzacz był używany i nawet specjalnie go nie opróżniałem ze względu na to, że tu jest trochę tam resztek stróżyn, takich grubszych, które niestety zablokowały mi się w rurze. W związku z tym też trzeba na to zwracać uwagę. Filtr HEPA, jak widzicie, bardzo duży jak na tego typu urządzenie, co jest tylko im plus całego rozwiązania. Całość wykonana naprawdę fajnie i uczciwie. Tutaj, jeśli chodzi o budowę i wykonanie, nie bardzo mam się do czego przyczepić. Rączka jest gumowana tam, gdzie trzeba. Według mnie przydałyby się jeszcze gumy na spodzie. Ja je zapewne sobie zamontuję, natomiast do filmu jeszcze tego nie robiłem. Tyle, jeżeli chodzi o parametry techniczne naszego sprzętu. Przechodzimy do takiego małego, szybkiego testu, do takiej prezentacji, jak on działa. Mam tutaj w pełni naładowaną dwójkę, więc nawet nie czwórkę, tylko najmniejszy dopuszczony przez producenta akumulator. Miejsce na niego jest tutaj z tyłu. Dociskamy. Jak widzicie, niestety, ale włącznik jest włącznikiem włącz-wyłącz, w związku z tym
ma pamięć. Jeżeli padnie wam akumulator w trakcie pracy, później go włożycie, to się wam włączy tak jak widzieliście na załączonym obrazku. Odkurzacz sam w sobie działa stosunkowo cicho, więc tutaj nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o pierwsze i najważniejsze rozwiązanie, które chciałbym wam pokazać, jest to przysysanie. Dlaczego przysysanie? Ze względu na to, że jest to rozwiązanie dużo bardziej kompaktowe niż akumulatorowa dedra, którą wam pokazywałem wcześniej. I dla mnie to jest główne rozwiązanie, które było używane właśnie do odsysania przy wierceniu, bo jest dużo bardziej mobilne według mnie i ma fajniejszą formę. I działa również nieźle. A jak działa? Zobaczmy. Jak widzicie, da się go oderwać, natomiast z odsysaniem radzi sobie naprawdę nieźle, ale to w przypadku, gdybyśmy robili to gdzieś tam na jakiejś ścianie, a co na przykład z sufitem. I to również jest nieźle, naprawdę nie bardzo jest się do czego przyczepić. Przejdziemy na chwilę do wydmuchiwania, bo ono też radzi sobie naprawdę fajnie. Mamy tutaj kawałek papierka. Jak widzicie, spokojnie wyczyścicie tym narzędzia po pracy, nie ma najmniejszego problemu, przedmuchacie tam gdzie trzeba. Nie jest to jakiś przerażający ciąg, ale spokojnie daje radę. Idealna, płaska, wymarzona powierzchnia. Mamy tutaj sól, mamy tutaj trociny, działamy. Jak widzieliście, bez najmniejszego problemu. Moi drodzy, dywanik to jest taki dość upierdliwy niestety dywanik i strasznie ciężko się go czyści. Dużo gorzej niż większość dywaników samochodowych. Dlatego trzymam go u siebie i dlatego postanowiłem go właśnie wykorzystywać do testów takich akumulatorowych odkurzaczy. Działamy. Jak widzicie,
spokojnie, mimo tego, że to jest naprawdę upierdliwe i ciężko tutaj się pozbyć tego wszystkiego i ciężko się tego odkurza, zwłaszcza jest problem z sierścią, radzi sobie naprawdę spoko. No dobrze, moi drodzy, słowem podsumowania. Powiem wam szczerze, że tak, mam wrażenie, że jest on słabszy niż akumulatorowy odkurzacz Dedry, który wam pokazywałem do tej pory. Natomiast dla mnie jest dużo bardziej mobilny i ta różnica w ciągu nie jest na tyle... No nie jest na tyle duża, że mógłbym powiedzieć, że ten jest absolutnie do skreślenia. Ma dużo większy filtr HEPA, co też jest fajne. Jak widzieliście, ten filtr był dość mocno już zabrudzony. Ja go specjalnie nie czyściłem, ze względu na to, że no, wy też nie będziecie tego czyścić za każdym razem, po każdym użyciu, tylko raz na jakiś czas, wtedy, kiedy przyjdzie taka potrzeba. On był czyszczony 3 razy, od kiedy go mam. Oczywiście mówię o filtrze. Wadą tego rozwiązania jest niestety ten ostatni zakręt i to ostatnie przewężenie. Przy grubszych wiórach, zwłaszcza przy strużynach ze struga, potrafi się to nam w tamtym miejscu zapchać albo w momencie, w którym mamy, nie wiem, jakieś tam większe kawałki, odpady po cięciu, to wtedy się to zdarza. Natomiast niestety w związku z tym, że te średnice w odkurzaczach akumulatorowych jednak najczęściej są mniejsze niż w odkurzaczach przewodowych, to raczej tego typu wada dotyczy wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań, ponieważ no te rury są znacząco węższe. Dla mnie rozwiązanie jest świetne, ja jestem absolutnie na tak. Tak jak mówię, używam go od jakiegoś czasu, jestem z niego mega zadowolony. Przy idealnie wyczyszczonym filtrze, sprawdzałem po ostatnim czyszczeniu, on przysysa się do ściany dokładnie tak, jak odkurzacze przemysłowe. Natomiast jak już ten filtr jest dość mocno zabrudzony, tak jak widzieliście, to można oczywiście tą ssawkę oderwać, ale mimo wszystko da się tym naprawdę fajnie pracować, dlatego ja jestem absolutnie na tak. Uważam, że rozwiązanie jest świetne, warte każdej złotówki. Jak na akumulatorowy odkurzacz nie jest przerażająco drogie, ponieważ można je wyrwać w kwocie tam poniżej 450 zł. Jest kilka ofert gdzieś tam na rynku za 440, z tego co patrzyłem dzisiaj w internecie. Natomiast no, trzeba się liczyć z wydatkiem między 450 a 500 zł. Dla posiadaczy systemu Stanleya V20 myślę, że bardzo rozsądna opcja, żeby nie powiedzieć, że absolutny must have. Dla mnie rozwiązanie jest świetne, radzi sobie fajnie, ja jestem jego wielkim fanem. Muszę tylko coś wymyślić takiego, żebym mógł sobie to przypinać do wieżyczki ze skrzynkami, bo na pewno się przyda, tak? Zwłaszcza właśnie, żeby to w jakikolwiek sposób domontowywać do T-Stacka. Ja jestem na tak, czekam oczywiście na waszą opinię, zastanawiam się, co wy o tym myślicie, kto z was już z tego korzystał. Rozwiązanie jest naprawdę niezłe, warte każdej złotówki, wykonane uczciwie, wykonane porządnie. Nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście standardowo zapraszam was na filmy co poniedziałek i co piątek, a ja na dzisiaj kończę. Pozdrawiam was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć!